się składa, że w dniu dzisiejszym zaprezentowaliśmy po raz pierwszy najnowszy nasz obiekt, który trafił do zbiorów Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego. To jest portret pisarza pochodzący z 1884 roku. Czyli właściwie schyłek życia pisarza, ponieważ Kraszewski zmarł w 1887. Autorstwo Mikołaja Dawidowicza, który udało nam się dzięki przychylności władz powiatu, dzięki przychylności zarządu powiatu na czele z panem starostą, zakupić pod koniec ubiegłego roku na takiej aukcji antykwarycznej w domu AgraArt. Autorem portretu jest Mikołaj Dawidowicz, to jest polski malarz, rysownik, który urodził się w 1863 roku na Ukrainie, natomiast zmarł w 1915 roku w Wilnie. Właściwie jest on autorem wielu postaci takich znanych, wśród nich między innymi Kraszewski. Dawidowicz był, jeśli chodzi o jego twórczość, był artystą, który wystawiał między innymi w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w warszawskiej Zachęcie, więc jeden z bardziej znanych artystów, można powiedzieć, drugiej połowy XIX i początku XX wieku. Proszę Państwa, portret jest, jak widzicie Państwo, jest to taki, w moim przekonaniu oczywiście, bardzo piękny portret przedstawiający Józefa Ignacego Kraszewskiego. Widzisz wizerunku Kraszewskiego, takiego u schyłku swojego życia, jeśli chodzi o zasoby muzeum, to praktycznie mamy tylko jeden portret. Jest to portret pochodzący z 1885 roku. Natomiast jeśli chodzi o wartość tego obiektu, no wartość ponad 44 tysiące, więc obiekt bardzo cenny, który trafił do naszych zbiorów i mam nadzieję, że będzie on przyczynkiem do tego, że wszystkie osoby interesujące się twórczością Kraszewskiego, nie tylko twórczością Kraszewskiego, ale na przykład również malarstwem, będą z chęcią odwiedzały naszą placówkę. Staramy się trzymać rękę na pulsie, oczywiście w miarę posiadanych środków finansowych. Też od czasu do czasu gdzieś tam bierzemy udział w jakichś aukcjach, między innymi listy Józefa Ignacego Kraszewskiego udało nam się nabyć na takiej aukcji antykwarycznej. Tutaj powiem uczciwie, że oprócz tego, że sami obserwowaliśmy, też dostaliśmy informacje od pana Jana Ameryka Rościszewskiego, który jest też żywo zainteresowany rodziną Kraszewskich, ponieważ jest członkiem rady naszego muzeum, że taki obiekt jest do nabycia. A tak jak wcześniej, podczas dzisiejszego spotkania też żeśmy o tym wspomnieli, zarówno ja, jak i pani Mariola, która oprowadzała nas tutaj po ekspozycji, też do zbiorów naszego muzeum trafiły trzy portrety autorstwa Jeremiasza Rościszewskiego, które trafiły do zbiorów naszego muzeum w formie darowizny. Tutaj zostały bezpłatnie przekazane. Pan Jeremiasz jest taką osobą bardzo życzliwą dla naszego muzeum, oczywiście związaną rodzinnie z rodziną Rościszewskich, którzy byli ostatnimi właścicielami tutaj Romanowa. Bardzo sentymentalnie związany z Romanowem i bardzo często cenne również obiekty, które są przechowywane były u niego w zbiorach rodzinnych, bardzo często trafiają do zbiorów naszego muzeum. Kraszewski oprócz tego, że pisał, malował, rysował, to też Kraszewski kochał muzykę i też staramy się organizować koncerty muzyczne przy okazji różnego rodzaju wydarzeń. Tak się składa, że w tym roku udało nam się zaprosić dwoje studentów Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina z Warszawy, którzy zaprezentowali tutaj dla nas piękny koncert obrazy dźwiękami malowane.